Magda urodziła się jako głęboki wcześniak w 27 tygodniu ciąży. Dziewczynka od roku chodzi na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju do ośrodka przy ulicy Kordeckiego. Bawimy się, uczymy się nowych rzeczy. Czy widzi Pani takie pozytywne zmiany dzięki tym zajęciom? Jak najbardziej. Tak, stałyśmy się bardziej otwarte, poznałyśmy nowe rzeczy, nauczyliśmy się dużo nowych rzeczy. No myślę, że wszystko na plus. Musimy cały czas pracować, tak, żebyśmy się dobrze rozwijały. Między innymi dla takich dzieci jak Magda ośrodek chce stworzyć salę doświadczania świata. Sala doświadczania świata to takie przepiękne i magiczne miejsce, które pomaga w rehabilitacji dzieciaków niepełnosprawnych. Szczególnie dzieciaków, które są mocno uszkodzone, które mają różnego typu sprzężenia, które mają niepełnosprawność intelektualną. Jest to, jak powiedziałam, magiczne miejsce pełne światła, dźwięków, obrazu. Koszt wyposażenia takiej sali to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kaliska placówka wyliczyła, że potrzebuje dokładnie 40 tysięcy, by stworzyć takie miejsce dla swoich podopiecznych. By zdobyć pieniądze na ten cel, szkoła wzięła udział w konkursie Fundacji Aviva. To dla mnie ważne. To rodzaj plebiscytu, w którym trzeba zebrać jak najwięcej internetowych głosów. Każdy głos się liczy i bardzo prosimy o wchodzenie na stronę Fundacji To dla mnie ważne. W strukturze ośrodka działa wczesne wspomaganie, przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych, szkoła podstawowa, gimnazjum i technikum dla dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej. Placówka przyjmuje coraz więcej małych dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i chce, by zajęcia, które oferuje, kształciły, rozwijały, wspierały, a przede wszystkim wywoływały uśmiech dziecka. W ramach zajęć wczesnego wspomagania odbywają się terapie pedagogiczne z integracji sensorycznej, zajęcia uspołeczniające czy logopedyczne. Czyta. A gdzie siedzi? Co ważne, większość z tych zajęć to zajęcia indywidualne. Często rodzice wydają naprawdę ogromne pieniądze na indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, a nie wiedzą, że naprawdę z tych specjalistycznych zajęć mogą skorzystać w ośrodku numer 2 na Kordeckiego. Sala doświadczania świata będzie służyć dzieciom niepełnosprawnym do 7 lat, które uczęszczają na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkolakom oraz uczniom szkoły podstawowej dla dzieci słabosłyszących i niesłyszących w wieku od 7 do 13 lat. Obecnie jest to prawie 100 potencjalnych osób.